Jest klimatyczny to zjawisko polegające na negowaniu zmiany klimatu i antropogeniczności i negatywnych skutków. Jest ono niesamowicie widoczne, zwłaszcza w social mediach i polityce, kiedy to osoby tworzące system szerzą kompletnie nienaukowe i wyssane z palca informacje o klimacie. Dzisiaj przyjrzymy się kilku takim wypowiedziom i porozmawiamy o tym, dlaczego są one aż tak szkodliwe. Pierwszą błędną wypowiedzią jest wypowiedź pana Andrzeja Dudy, obecnego prezydenta Polski. Co ciekawe, ogłosił podczas inauguracji negocjacji klimatycznych w Katowicach. Użytkowanie własnych zasobów naturalnych, czyli w przypadku Polski węgla, i opieraniu o te zasoby bezpieczeństwa energetycznego nie stoi tym samym w sprzeczności z ochroną klimatu i z postępem w dziedzinie ochrony klimatu. Niestety, pan prezydent myli się w tej kwestii. Jak wiadomo, spalanie węgla jest jedną z najgorszych przyczyn zmiany klimatu. Przez jego spalanie do atmosfery dostają się spaliny takie jak tlenek węgla czy węglowodór. Z kolei negatywnie wpływa na warstwę ozonową. Wbrew temu, co mówi pan prezydent, Polska niestety nie zalicza się do państw działających na rzecz ochrony klimatu, a raczej odwrotnie. Raport IPCC wyraźnie mówi, że trzeba odejść od spalania paliw kopalnych i w szczególności węgla, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. A to oznacza, że trzeba to zrobić już w 2030 roku. Kolejna wypowiedź jest pana prezydenta Donalda Trumpa. The global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. Szkoda, że większość naukowców na całym świecie nie uważa globalnego ocieplenia za oszustwo i bzdury. Może zamiast pisania średniogramatycznych tweetów, lepiej skupić się na faktach naukowych. I don't think it's a hoax. I think there's probably a difference, but I don't know that it's man-made. Tylko że to nie jest kwestia wiary. Za globalne ocieplenie w głównej mierze odpowiada wzrost stężenia gazów cieplarnianych, a to właśnie człowiek jest ich głównym emitentem. Globalne ocieplenie, przedrostek globalny, zawdzięcza się właśnie temu, że jest obserwowane na całym świecie. To, że w Nowym Jorku trzeba nosić czapkę, nie oznacza, że problemu nie ma. Według raportu IPCC obecnie temperatura jest już o 1 stopień Celsjusza wyższa w stosunku do tej sprzed rewolucji przemysłowej. Pora spojrzeć na świat z szerszej perspektywy niż czubek własnego nosa. Cytat profesora Szymona Malinowskiego. Ludzie mają nie wiedzę, a poglądy. Nie wiedzą, a myślą, że wiedzą lepiej. Idealnie podsumowuje wypowiedź pana Wojciecha Cejrowskiego. W jednej z audycji radiowych mówi: cała ludzka emisja to jest mniej niż jeden wulkan, a wulkanów na Ziemi dymiących mamy kilka tysięcy. Tymczasem badania naukowców zajmujących się już trwającym ponad 10 lat projektem Deep Carbon Observatory mówią zupełnie coś innego. Tlenek węgla, który jest wydalany przez wulkany i inne naturalne źródła energii, to około 280 do 360 ton milionów rocznie. Podczas gdy roczna emisja CO2 uwalniana przez spalanie paliw kopalnych jest od 40 do aż 100 razy większa niż wszystkie emisje wulkaniczne. Pan Wojciech Cejrowski mówi równie: ocieplenie klimatu jest dobre! Chcielibyśmy, aby naukowcy klimatyczni się mylili. Wtedy nie musielibyśmy walczyć o naszą przyszłość i strajkować. Panele słoneczne, które tak zatruwają, że nie wiadomo co zrobić. My wiemy co zrobić, zainstalować je. Ponieważ 3,1 tysięcy ton CO2, który jest jednym z najgorszych trucicieli, mniej jest emitowany właśnie dzięki elektrowniom fotowoltaicznym. Ich efekt jest więc zupełnie inny od tego, co mówił pan Cejrowski, zatruwania planety. Nowy przewodniczący Rady Europy, jakiś Charles Michael, był w Polsce i w rozmowie z Morawieckim o czym rozmawiali? O polityce klimatycznej. Jakim prawem premier rozmawia o rzeczach, które są niebezpieczne dla naszego kraju? W ogóle czemu się w to angażujemy? Naukowcy klimatyczni i my, których pan nazwał durniami i propagandystami, wiemy, że jej brak doprowadzi do naszej śmierci. Jak widać, nie brakuje osób ze szkodliwym podejściem do klimatu. Włączcie krytyczne myślenie i zastanówcie się, czy wypowiedzi zaprzeczające niepodważalnym faktom mają sens i czy warto ich słuchać. Informacje o klimacie możecie znaleźć na stronach, jak na przykład Nauka o klimacie. Wszystkie linki do przytaczanych wypowiedzi i artykułów znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszamy Was również do obejrzenia innych filmów na naszym kanale, zostawienia subskrypcji i komentarza. Widzimy się niebawem. Cześć!